Szanowni Państwo, drodzy Wałbrzyszanie, nie tylko pasjonaci koszykówki, zapraszam w najbliższą niedzielę. Już od godziny 17 otwieramy halę Akwazdroju w Wałbrzychu przy ulicy Mariana Szei, Ratuszowej. Na pewno wszyscy wiedzą, że ten ośrodek jest na białym kamieniu w Wałbrzychu. Otwieramy halę, żebyście Państwo przyszli, bo o godzinie 18:30 w najbliższą niedzielę wielkie wydarzenie charytatywne, mecz gwiazd koszykówki polskiej, wałbrzyskiej, dolnośląskiej i drużyny Górnika Górnik Transeu Wałbrzych. To wydarzenie będzie wyrazem naszej solidarności z walczącymi o wolność, o suwerenność, o demokrację Ukraińcami, z uchodźcami, którzy są w Wałbrzychu, uchodźcami, którzy są w Polsce i musieli uciekać przed wojną. Będziemy starali się zebrać z Państwa pomocą jak największą kwotę pieniędzy po to, żeby przeznaczyć, z tego co wiem, głównie na dzieci uchodźców. One potrzebują tej pomocy najwięcej. O godzinie 18:30 wspaniały, charytatywny mecz koszykówki gwiazd, koszykówki polskiej, dolnośląskiej, wałbrzyskiej. Ewelina Kobryn, Maciej Zieliński, Mieczysław Młynarski, Mieczysław Łopatka. To tylko przykłady tych gwiazd, które przyjęły nasze zaproszenie. W drużynie Górnika Wałbrzych oczywiście wszyscy ci zawodnicy, którym na co dzień kibicujemy w walce o awans do Ekstraklasy. Zapraszam, najbliższa niedziela, godzina 18:30. To ważne wydarzenie, nie tylko sportowe, a można nawet powiedzieć, że głównie niesportowe, ale ważne dla nas wszystkich, bo pokazuje naszą solidarność z walczącą o wolność Ukrainą. Niech żyje wolna Ukraina.